Dzień dobry, kochani. Witam Was serdecznie po moim powrocie. Poczekamy chwilkę, aż wszyscy się podłączą. Zaraz wracam. Dzień dobry, kochani moi, witam Was serdecznie, witam Instagram, witam Facebook, witam wszystkich, którzy będą również mnie oglądali na YouTubie później, bo wiem, że jest takich osób sporo. Dziś wakacyjnie, troszeczkę słonecznie. Dzień dobry, cześć Asieńko. Cześć, cześć kochana. Cześć Dorotko, cześć, 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 witam Was. Fajnie, cieszę się, że się podłączacie. Ja już po urlopie, pełna energii, już zaczęłam prezentację po całej Polsce oczywiście. Dziś od razu po live również jadę na prezentację i tak przez cały tydzień, aż do końca miesiąca, naprawdę mega intensywnie. Dla tych kochani, którzy mnie nie znają, nazywam się Bogusia Przygoda, jestem przedstawicielem firmy Forwerk. Prezentuję Wam Thermomix TM6, najnowszy model, i Thermomix Friend. Jeżdżę do Was na prezentację. Możecie się ze mną umawiać, jeśli chcecie taką prezentację zrobić. Zapraszam Was serdecznie. Dziś pogotujemy sobie tak troszeczkę różne rzeczy. Będzie dziś pizza słońce. Będzie surówka z Nowalijek, będzie lemoniada z arbuza i będzie angielski pudding z sosem waniliowym, o ile dobrze pamiętam. Nie pamiętam dokładnie nazwy, zaraz Wam przeczytam. Cześć Beatko, pozdrawiam ze słonecznego Rusinowa, pozdrawiam Was serdecznie, kochani. Ja wczoraj byłam na kabaretach w Mrągowie. Noc była tak zimna, słuchajcie, tak zmarzliśmy, ale było naprawdę miło, fajnie i bardzo, bardzo lubię takie odskocznie w postaci właśnie jakiegoś teatru, jakichś kabaretów, koncertów. Fajna sprawa, warto naprawdę na chwilkę się tak odciąć i skorzystać z takich możliwości. Ok, będziemy sobie pomalutku zaczynać, tylko patrzę, że... Czekajcie. Ok, działamy sobie pomału. Jak będziecie mieli jakieś pytania do mnie, to śmiało. Wiem, że pewnie powolutku będziecie się podłączać w międzyczasie. Dużo osób na pewno na urlopach, dużo korzysta z pogody, więc na pewno live zapiszę, będzie można odtworzyć je później. Batko, czy robiłaś tą pizzę słońce, powiedz mi? Ciekawa jestem. Tak mnie natchnęło na nią, bo ona jest tak pyszna. Raz ją robiłam. Już Wam pokazuję utworzone kolekcje. Wczoraj pokazywałam Wam funkcję gotowania jajek i zaskoczyłam się, że jeszcze nie wszyscy korzystali z tej funkcji, więc w tygodniu będę Wam pokazywała kolejne tryby, tak? Po kolei wszystkie tryby będę Wam nagrywała i opisywała, tak jakby nawet funkcja czajnik, słuchajcie, jest naprawdę pomocna. Te jeszcze nie. O, proszę, trafiłam. Okej, dobra.
I tak, już Wam mówię dokładnie, będzie angielski pudding z varomy z sosem waniliowym, lemoniada z arbuza, pizza słońce i sałatka z nowalijek w jogurtowym sosie. Dziękuję Beatko, kochani, jak macie możliwość, udostępnijcie, proszę, dzięki Beatko za przypomnienie, że udostępniłaś. I reszta osób również bym prosiła, te udostępnienia są dla mnie naprawdę bardzo, bardzo ważne. Cześć Karola, cześć, cześć kochana, fajnie, że jesteś. Dobra, zaczynamy od angielskiego puddingu z varomy z sosem waniliowym, ponieważ będę chciała zrobić deser i przestawić go na frenda, żeby on już się nam robił, a w międzyczasie będziemy robić resztę potraw. Mamy tak, rozpocznij gotowanie. 6 porcelanowych foremek do waromy natłuścić masłem, odstawić. Ja nie mam jeszcze tych porcelanowych foremek z forwerka. One są naprawdę świetne. Są w katalogu prezentów akurat za polecenie. W tym miesiącu i w zeszłym były, więc super sprawa. Mam za to swoje kokilki. Nie będzie tak spektakularnego efektu, jakby był właśnie w tych porcelanowych pojemniczkach, bo one są tak fajnie wyprofilowane i jest taki efekt babeczek wow. Więc. Dobra. Ale mamy tak. Napuścić masełkiem. Kiedy masz urlop? Ja się wybieram w przyszłym tygodniu do Poznania na prezentację. I do Łodzi się wybieram, do Karoli. Muszę tylko pozgrywać wszystkie terminy, muszę wziąć ten kalendarz i wszystko ogarnąć, ponieważ po moim urlopie musiałam wszystko spróbować pozgrywać, bo naprawdę po całej Polsce w sierpniu będę jeździła ponownie. Dobra. Mam to. Okej. 6 porcelanowych foremek mamy. Do naczynia miksującego włożyć 4 marakuje dojrzałe, tylko miąższ. Nie wiem jak Wy, ale ja uwielbiam marakuje. I nie wiem czemu jest to taki niedoceniany owoc. Bo rzadko się słyszy przepisy akurat z marakują. Naprawdę, jakoś ja nie wiem. Robiliście, kochani, przepisy z marakują? Batko, robiłaś coś? Ty robisz bardzo dużo, więc dlatego Ciebie pytam. O. Tu jest 4, ja mam akurat 3, ale tu jest opisane około 70 gram. Więc przechodzę sobie na wagę. Waga. I zaraz sobie to zważymy. Będę miała za mało, ale to nic, po prostu będzie troszeczkę mniej miąższu. Pamiętajcie, żeby zawsze myć owoce i warzywa, nawet te, których skórek nie używamy. Ponieważ jak je przekrajamy, to do środka dostają się bakterie, więc naprawdę warto je wszystkie myć, nawet tak jak arbuza, czy właśnie to marakuje, czy pomarańcze.
50. O! Może będzie. Ale że zapach. Mega. Dobra. Mamy, wracamy do przepisu zieloną książką. Dalej, 100 g mango z puszki w syropie odsączonego z zalewy pokrojonego na kawałki. Nie dostałam mango akurat, więc wrzucam brzoskwinię zamiast. Też na pewno będzie super. Tak. O, troszkę więcej, ale jeszcze zjem. Dalej. I tutaj mamy 100 g cukru. Ja, dla mnie to jest absolutnie za dużo, więc dam po prostu mniej. Tu jest 10, przepraszam. Później jest stówka. 15 g soku z cytryny. Już niedowidzę dzisiaj. 15. Świeżo wyciśniętego. Tutaj zawsze jest tak, żeby był świeżo wyciśnięty. Witam Pani Teresko. Witam serdecznie. I teraz mamy tak. Nie zakładać miarki. Czyli zakrywamy pokrywę. Ściągamy miarkę. I ustawiamy na obroty. Jeden mamy teraz gotowanie. 2 minuty. W 100 stopniach. Wszystko pamiętajcie, tutaj jest dokładnie opisane zawsze. Jak będziecie kupować sobie kokilki, bądź te pojemniczki właśnie do waromy, to fajnie by było, żeby one były wielkości takiej, żeby zmieściło się 6. Ja mam akurat, one są dosyć duże, więc u mnie mieszczą się, zobaczcie, 4, ale ja układam wtedy jeszcze 2 w ten sposób. I tak wtedy super wszystko się zrobi. Naprawdę. Już sprawdzałam, bo bardzo często w kokilkach robię muffinki, jakieś deserki, ryż gotuję również w tych kokilkach. Jest nawet przepis. W jednym z przepisów jest dokładnie opisane, jak gotować w takich kokilkach ryż i to jest świetna sprawa. Mamy dodać ryż, trochę wody, oliwy, soli i te parametry sprawiają, że woda wchłania się w ten ryż. Po ugotowaniu możemy sobie odwrócić kokilkę, przerzucić kopczyk na talerz i mamy tak pięknie ułożony od razu ryż, więc fajna sprawa, fajny motyw. I można to również wykorzystać właśnie w ten sposób, że robimy sobie przykładowo danie, nawet jak tego nie ma w przepisie, danie w naczyniu miksującym i na górę ustawiamy ryż, żeby nam się ugotował, bądź kaszę, cokolwiek. Więc na waromie również możemy to zrobić, jak najbardziej. Jeszcze raz Was, kochani, bardzo proszę o udostępnienia mojego live'a. Będę Wam naprawdę niezmiernie wdzięczna, jak klikniecie ikonkę udostępnij. Dziękuję od razu z góry. Założyć miarkę na pokrywę naczynia miksującego w tej chwili i ustawiamy na obroty 5. Purée z mango i marakui przełożyć równomiernie do każdej foremki, odstawić. Tak? Ciach.
Tak to wygląda. Pachnie naprawdę świetnie. Jak ktoś lubi marakuje i brzoskwinie, mango, to na pewno będzie mu smakowało. Dobra, i teraz rozkładamy to na nasze 6 kokilek. Jeszcze troszkę mi tu zostało. Super, dobra. Jak naczynie będziemy myli sobie na świeżutko, to naprawdę wszystko odchodzi w 5 sekund. Mamy gotowe. Musik jest. Chwila, moment. Dalej, umyć i ususzyć naczynie miksujące. W porząsiu weźmiemy sobie drugie. Pożyczymy z frenda. Założyć motylek. Motylek wygląda w ten sposób. I pamiętajmy, że motylek możemy ustawiać wyłącznie do obrotów 4, tak? Oczywiście jak robimy to z przepisów ustawi nam się automatycznie do 4, jednak gdybyśmy chcieli zrobić swój prywatny przepis z ustawień manualnych, to należy pamiętać, że nie ustawiamy obrotów większych niż 4, gdy mamy motylek w środku. Witam Pani Aniu, ostatnio o Pani myślałam i chciałam zadzwonić. Jakoś tak naprawdę myślałam o Was, więc cieszę się, że Pani jest, bardzo. Dalej, mamy tak, do czystego i suchego naczynia miksującego włożyć 120 g masła miękkiego pokrojonego na kawałki. Jest tutaj masło. Okej, mamy. Jeszcze drugie tyle. Cześć Aniu! Cześć kochana! Dobra. Przerzucam tu troszkę. 120 jeszcze troszeczkę. No i jest. Dobra. Mamy to. Dalej 100 gram cukru. O, tu jest. Dziękuję Pani Aniu za udostępnienie. Bardzo dziękuję. 100 gram cukru. I oczywiście, jak mnie znacie, to wiecie, że tyle nie dodam. Ja dodaję mniej cukru, zdecydowanie. Zwłaszcza, że brzoskwinia bądź mango są mega słodkie, więc nie ma takowej potrzeby, chyba że ktoś lubi naprawdę mocno słodkie desery. Dla mnie wystarczy tyle. Witam Pani Janku, witam serdecznie. Założyć miarkę na pokrywę naczynia miksującego. Ciach. I ustawiamy na obroty 3,5. Mamy teraz ubijanie. 3 minuty ubijanie, tak? Ja sobie tylko przemyję. Aniu, co dziś będzie? Będzie dziś pizza słońce. Pizza słońce jest nadziewana farszem, jest naprawdę przepyszna i polecam ją serdecznie. Robiłam ją raz i tak mi się przypomniało, że
takiej pogodzie taka pizza będzie, myślę, fajna. Będzie lemoniada arbuzowa. Teraz w tym momencie robimy angielski pudding z varomy z sosem waniliowym. Bardzo lubię te desery z... A, i będzie jeszcze surówka z nowalijek z sosem jogurtowym. Bardzo lubię te desery z varomy. Nie wiem jak Wy, Aniu, robiłaś jakieś desery już z varomy? Na varomie, na parze? Ja teraz mam właśnie taki etap, by Wam pokazywać. Cześć Aga! Cześć kochana! Jesteś! Super, cieszę się. Dobra. Spróbuj koniecznie, te desery są świetne. Jak wpiszemy, wpiszemy w cookidu na varomie bądź na parze, pokażą nam się wszystkie możliwości gotowania różnych potraw na parze. I tak jak Wam niejednokrotnie mówiłam, na varomie możemy zrobić chleby, bułki, ryby, mięsa, desery, ciasta, warzywa, naprawdę wszystko. Więc świetna sprawa. Kiedyś nie bardzo uznawałam tego gotowania na parze, średnio mi to smakowało. Uwierzcie mi, że nie wiem jak to się dzieje, że z varomy te wszystkie rzeczy smakują naprawdę świetnie i nie są takie rozgotowane, rozciapane, co mi bardzo, bardzo pasuje akurat. Już zamierzam się na wczoraj chyba Karola mnie tu zmotywowałaś, o ile dobrze pamiętam, na tego pstrąga. Pstrąga czy Małgosia, nie pamiętam już, ktoś wczoraj właśnie do mnie pisał, że dziś będzie pstrąg. Dobra, dalej, dodać dwa jajka. Zobaczcie jak mamy ubitą już tutaj masę. Prawda, mięsa, warzywa, odlot, jeśli chodzi na varomie. To Gosia w takim razie. Już mi się dania pomieszały. Sorry. Dobra, mamy jajka. Aniu, to spróbuj sobie desery. Mówię ci. Moim ukochanym takim na jesień są babeczki imbirowe. Imbirowo-mandarynkowe. Jakoś tak to idzie. Dobra, mamy dwa jaja. Dalej, założyć miarkę na pokrywę naczynia. I... Tak, musicie spróbować. Kto nie robił, naprawdę spróbujcie, bo nawet takie nowe smaki poznać. Fajna sprawa. Więc dlatego serwuję Wam często ostatnio na live'ach takie różności właśnie na varomie. Tak jak Wam pokazywałam, nawet, że można zrobić na varomie całego kurczaka, tak? Możecie wrócić do tego live'a cały kurczak i to nie taki malutki. Normalny on miał około 2 kilo, więc spoko. Składniki zgarnąć kopyską ze ścianek na dno naczynia. Dobra. Dalej, dodać 110 g mąki pszennej typu 550. Ja mam 480, ale to... O, cześć mamunia! Jesteś. Dobra.
10, dobra, mamy to. Pół łyżeczki proszku do pieczenia. Hop. I jeszcze mamy pół łyżeczki sody oczyszczonej. Potwierdzam, kurczak pyszny. No dokładnie, naprawdę. Rewelacyjny jest ten przepis. On jest akurat na... O ile dobrze pamiętam, jest to przepis z frendem. Co się teraz gotuje, bo się spóźniłam. Ale niedużo się spóźniłaś. Jest angielski pudding z varome z sosem waniliowym. Za chwilkę będzie pizza słońce. Surówka z nowalijek i jeszcze będzie lemoniada z arbuzowa. Dzień dobry Pani Marto, dzień dobry, w końcu udało się. Trafiłam z czasem. Jedną łyżeczkę cukru waniliowego. Cukier waniliowy oczywiście zrobiony w termomiksie, nie wyobrażam sobie używać już innego, sztucznego tego. To pachnie przepięknie. Jeszcze mam ten, co pokazywałam Wam, robiłam z laski wanilii przywiezionej ze Sri Lanki. Więc naprawdę mega. Jedną łyżeczkę jeszcze dodam, bo ja akurat cukier waniliowy bardzo lubię. Założyć pokrój wanilii. Hop. Dalej ustawiamy na obroty. Trzymamy 40 sekund. Kochani, jeszcze raz Was bardzo proszę o udostępnienie mojego live'a. Dajcie znać, jak udostępniliście. Napiszcie proszę w komentarzu. A jak nie uroczystości rodzinne, to wyjazdy, goście i tym podobne. No cóż, urlopy, dokładnie. Więc dlatego ja rozumiem i wiem, że dużo osób ogląda moje live'y później. Dlatego są wszędzie zapisane. Wszędzie. I na YouTubie, i na Facebooku, i na Instagramie. Jakby ktoś chciał sobie zajrzeć później, to jak najbardziej. Ok, zdjąć motylek. Zdejmujemy motylek. Hop. Dalej. Mamy masę przelać do przygotowanych foremek, wypełniając je do 3/4 wysokości, więc mamy dokładnie wszystko opisane. Hop. Masa, zobaczcie. Mamy masę gotową. Ten deser lepiej na ciasto, na ciepło czy na zimno też jest dobry. Nie wiem, ponieważ tego jeszcze nie robiłam. Robię go pierwszy raz. Ale inne deserki, które robiłam na varomie, smakują mi i na ciepło, i na zimno. To już w zależności od gustu, ale są naprawdę dobre i takie, i takie. Po ugotowaniu na cieplutkie są po prostu takie mega mięciutkie i jak ktoś lubi takie, a później robią się po prostu troszeczkę bardziej zwarte, tak? Twardsze. Dobrze, przekładamy masę na nasze pióre, które już troszeczkę się fajnie tak zawarło, więc nic się tutaj nie topi. Ty Bogusiu też po wspaniałych wyjazdach. Tak, zdecydowanie. Jestem po urlopie pełna energii, teraz zaczęłam już
pracę, jeżdżę na prezentację, tylko wiecie co, najśmieszniejsze jest to, że ja wcale nie wracam jak do pracy za karę, bo ja bardzo lubię tą pracę i już się cieszyłam na te wyjazdy, nawet jak jestem dłuższy czas na urlopie, to właśnie mówię do męża, że mi już brakuje tych wyjazdów, więc wróciłam i już jestem z wami poumawiana. Dziś zresztą jadę na 15 już na prezentację. I tak cały w sumie miesiąc po Polsce będę jeździła, aż do końca sierpnia, cały czas. Więc jak ktoś ma ochotę spotkać się ze mną, to piszcie, dzwońcie. Jestem dostępna. Coś tutaj pana Mietka nie widać. Nie wiem, czy jest może w pracy. Do niego również jadę w przyszłym tygodniu. Do Karoli, do Małgosi, do... Czekajcie. Jadę do nowych osób również, których jeszcze nie znam. Będziemy sobie gotować. Dobrze. Do tego jeszcze na koniec będzie sos waniliowy, ale to już jak nam się zrobi. Teraz przejdziemy do robienia już za chwilkę pizzy. Udostępnione. Dzięki, mamuś. Dziękuję. Zawsze można na ciebie liczyć. Pewnie śpi Mietek po pracy. A, widzisz. Cześć, Kasiu. Tutaj jesteś. Tu cię na Facebooku nie widziałam, to tu cię widzę. Dobra. Okej, mamy to. Tylko troszeczkę to jeszcze raz. Rozrzucę. W tych forwerkowych, porcelanowych foremkach właśnie widziałam, nie wiem kto, musiałabym zerknąć, kto sobie wziął je na prezenty, ale naprawdę będziecie zadowoleni z tych foremek. Dobrze, dalej. Każdą z sześciu foremek przykryć szczelnie folią aluminiową. I tutaj już wam również niejednokrotnie mówiłam, że folia musi być do wysokich temperatur, tak? Ja tą folię kupuję w Rossmanie. Tam jest opisane, że ona jest po prostu do wysokich temperatur. O, i w ten sposób przygotowane kokilki wkładamy do wrony. Do dolnej części przystawki warona. Przysunęłam, bo na Instagramie tutaj widać. Hop. Ja uwielbiam robić takie kokilki, takie właśnie deserki i różne rzeczy, jak jadę na prezentację, bo czasami się zdarza, że jak wyjeżdżam na prezentację, przykładowo w piątek, to wracam we wtorek, bo tak poukładany mam plan po Polsce jeżdżenia. O, dobrze. I mamy to. Dalej, umyć naczynie miksujące, za chwilkę to zrobię. Do naczynia miksującego, czyli tutaj, mamy wlać wodę. Set.
dalej mam nałożyć dolną część przystawki Varoma, czyli przestawiamy na frenda. Jeżeli mamy frenda, jest mega pomocny, bo możemy sobie skrócić i przyspieszyć to wszystko, tak byśmy mieli zajęty Thermomix, a deser będzie nam się robił, a my w międzyczasie stawimy pizzę. Więc tak, zakrywamy pokrywę, ustawiamy ciach Varoma, zakrywamy pokrywę i tutaj mamy opisane, w dolnej części przystawki Varoma ułożyć foremki, upewniając się, że niektóre otwory pozostają niezakryte. To jak zawsze, aby umożliwić swobodną cyrkulację pary. Nałożyć pokrywę, tak, tak, ja już poszłam do przodu troszeczkę. I teraz mamy ustawić 40 minut, czyli ustawiamy sobie ręcznie. Te przepisy, które nie są automatycznie przygotowane na frenda, po prostu ustawiamy sobie w ten sposób ręcznie. Varoma, mamy tu temperatura Varoma i zamknięcie pokrywy i mamy ciach obroty. Ok. Obroty 2. Tutaj mamy ustawić obroty 3, ale jak ustawimy obroty 2, również nam się tutaj wszystko zrobi. O, witam Panie Mietku, witam serdecznie. Mam nadzieję, że nie obudziłam. Tutaj córka pisała, że po pracy. Dziękuję Panie Janku za udostępnienie. Dziękuję, dziękuję, kochani, jesteście, naprawdę. Ok. Dalej mamy, dalej w dalszej części przepisu mamy sos, do którego wrócimy później, tak? Pamiętajcie, że wszystko zapisuje nam się w ostatnio gotowanych, więc nie musimy później przechodzić przez cały przepis, tylko jednym kliknięciem wchodzimy do momentu, w którym zakończyliśmy przepis. To Wam jeszcze później pokażę dla nowych osób, które tutaj są, żeby również pamiętały o tym. Ok, teraz przechodzimy do zrobienia pizzy słońce. Panie Mietku, co tam pysznego dzisiaj u Was? Wiem, że żona po prostu robi pyszności. Ostatnio troszeczkę porozmawiałyśmy. Ok, teraz mamy tak, utworzone kolekcje. Ja sobie wrzuciłam to w kolekcję. Możemy sobie wyszukiwać oczywiście wszystko ręcznie. I mam tak, mam. Tutaj. I teraz zrobimy sobie pizzę słońce. Czy ktoś robił tę pizzę już? Chyba nie. Więc mam nadzieję, że trafiłam, że zrobicie, bo jest naprawdę świetna. I teraz tak, umyję tylko naczynie szybciutko. Lędwiczki w sosie cebulowym, surówka warzywna, ciasto czekoladowe, migdały. No, ja nie wiem, po co ja na tą prezentację przyjadę. Chyba że żona normalnie tutaj szaleństwa to takie robi kulinarne. Ciekawe, czy jeszcze Wam was czymś zaskoczę na tej prezentacji. Także ciekawa jestem. Tak, robiłam. Młodzież była u mojej córki i mieli super niespodziankę. Było wow, ekstra, ekstra. Pyszna. Aga pisze też, że pyszna. Świetnie. Świetnie. Naprawdę, ja się na przykład nie spodziewałam, że ona wychodzi taka. Naprawdę, ona bynajmniej wtedy wyszła mi ogromna. Zapraszamy, czekamy, na pewno zadziwisz nas. Oj, nie wiem, zobaczymy. Ale cieszę się na spotkanie. Bardzo. Dobra, mamy to. Teraz tak. Czerwona papryka. Wrzucamy paprykę, jakkolwiek pokrojone, tak? Żeby nie ma to znaczenia. 200.
80 gram cebuli również. Hop, założyć po prawej miarkę. I ustawiamy na piątkę. Haga, zresztą wszystko pyszne z TM. No, naprawdę to zaskakuje. Za każdym razem te przepisy zaskakują. Aga to też mistrz Thermomixa, po prostu co ona nie tworzy w kuchni, to szok. Przełożyć do koszyczka, odcisnąć dokładnie, nadmiar płynu odstawić. Ok, także ja już to, zobaczcie, tu mamy tak, to wygląda. Więc... Troszeczkę tutaj, żeby mi ściekło. Troszkę pracy jest przy pizzy, ale warto zrobić. W sumie jak się pierwszy raz ją robi, to trzeba po prostu popatrzeć, jak ona wygląda, ale efekt jest naprawdę wow. To tak jak z tą gwiazdą makową, kochani, na święta, prawda? Wygląda po prostu fenomenalnie, jest olbrzymia. Troszkę tam pracy jest, ale warto, naprawdę. Aga, wczoraj chlebek ziołowy, tarta pełnoziarnista z łososiem i szpinakiem, sałatka grecka, goście zachwyceni. Wow! Jak zwykle, no ale już nie mówię o Agi kulinarnych możliwościach, bo zadziwia. Przełożyć do koszyczka, to mamy zrobione. Do naczynia miksującego włożyć ser żółty. Ja akurat mam parmezan, więc wrzucę sobie parmezan. Hop. Założyć pokrywę i miarkę. Nie myję naczynia, bo i tak to wszystko nam się później zmiesza. I mamy ustawić na 7. Przełożyć do innego naczynia, odstawić. Zobaczcie, chwila, moment. Dobra. O, ja biorę się za chlebek żytni na zakwasie. Perfekt. Teraz mamy tak, 100 gram salami pokrojonego na kawałki. Nie mam salami, tylko mam szynkę, ale cebula mi zaszła do oczu. I po prostu ją tak porwę. Zwyczajnie. Troszeczkę mam mniej. Mam tutaj 70. Nie, troszkę więcej, bo jeszcze jedna. I 100 gram szynki gotowanej, pokrojonej w kostkę. Więc ugotowałam sobie rano szynkę. Nie kupowałam. Ja, Pani Marto, uwielbiam ten chleb na zakwasie z suszonymi śliwkami. Uwielbiam go. Po prostu cudny jest. Dwa bochenki wychodzą. Nie wiem, czy robiliście. A, to pokroję jakkolwiek. Nie ma to tam znaczenia też zbytnio.
założyć pokrywę i miarkę. Dalej. I ustawiamy na piątkę. Ja nie sądziłam, że ten ze śliwkami będzie mi smakował. Jakoś tak na słodko, wydawało mi się, że będzie na słodko, ale on jest przepyszny. Bardzo mi smakuje. Składniki zgarnąć kopystką ze ścianek na dno naczynia. Zobaczcie, jak pięknie nam tutaj wszystko rozdrobniło. Nie muszę już nawet nic zgarniać. Dalej, dodać rozdrobnioną i odciśniętą paprykę z cebulą. Muszę ją odcisnąć jeszcze tutaj. Dalej dodać rozdrobniony ser. I 100 g przecieru typu passata lub ajwar. W przyszłym tygodniu będę chciała Wam, bo live będzie również w przyszłym tygodniu, tylko że nie w niedzielę, ponieważ w niedzielę jestem na prezentacji. Ale dam Wam znać, w jaki dzień i będą właśnie przetwory. Będą różne przetwory. Na pewno dużo z pomidorów. Żebyście nie zapominali, że również można robić właśnie różności w Thermomixie. Tutaj mamy łyżeczkę oregano. Skończyła mi się moja ukochana przyprawa, więc po prostu troszeczkę pododaję różnych tych przypraw. Oczywiście bez żadnej chemii. Dobra. Dalej. Pół łyżeczki papryki słodkiej. Tak. Pieprzu czarnego. Zakrywamy pokrywę i miarkę. Ciach. I ustawiamy na obroty 3. Mamy 10 sekund. Mieszanie. Nóż obraca się w drugą stronę. Mamy to zaznaczone tutaj pod, na ikonce obrotów. Tak? Mamy taką strzałeczkę w drugą stronę. Nadzienie przełożyć do innego naczynia. Odstawić. Zobaczcie, jaki farsz mamy już. Świetny. Dobra. U mnie dzisiaj mięsny kalafior z pieczonymi ziemniakami i sosem musztardowym. O tak, też ogromne danie. Sprawdźcie sobie, też świetna, świetna propozycja. Opłukać naczynie miksujące. I teraz robimy ciasto. Rano było mega słonecznie.
mamy mąkę pszenną 500. Ta waga jest w ogóle świetna, słuchajcie, no, z tej wagi to. Dwie łyżeczki soli. Raz. Dwa. Jedną szczyptę cukru. Dalej. 10 gram drożdży. Świeżych pokruszonych. Tak, dalej. 90 gram oliwy z oliwek. Przywiozłam sobie oliwę z urlopu. Okej, mamy to. I dalej 210 gram wody. Wody, wody, wody. Troszkę mi się przelało. Założyć pokrywę i miarkę. Muszę przypłukać trochę. Się zastanawiam, czy ktoś z Was korzystał z utworzonych przepisów. Pamiętajcie, nagrałam filmik odnośnie utworzonych przepisów, czyli ściągania przepisów z przepisowni. Filmik jest na YouTubie, łatwo znajdziecie go. Nagram Wam również, jak modyfikować swoje przepisy i dodawać je do Cookidoo, swoje własne, tak? To jest też fajna sprawa i pamiętajcie o tym, że taką możliwość macie. Gdybyście nie mogli czegoś znaleźć, to zaglądacie do przepisowni i szukacie po prostu tam. Mamy wyrabianie ciasta 3 minuty. Ja sobie przygotuję tutaj miejsce taka cisza. Tak, ściągnęłam już dwa przepisy, ale jak się modyfikuje, to nie wiem. Chętnie popatrzę na filmik. Jasne. Będę nagrywała w międzyczasie właśnie, może jutro go nawet nagram. Postaram się go jutro nagrać. I również odnośnie o sous vide i wolnym gotowaniu. O sous vide, wolnym gotowaniu, o fermentacji. Na pewno tutaj będę chciała Was zarazić tym, żebyście robili swoje własne jogurty naturalne. Można naprawdę tworzyć przeróżne z owocami, z kawałkami czekolady a la stracciatella, ale na własnych, po prostu na żywych kulturach bakterii, które jesteśmy pewni, że po prostu są w naszych jogurtach, bo nie do końca tym sklepowym ufam, słuchajcie, mimo wszystko. Są zagęszczane białka mleka, są dodawane mleko w proszku, tak? Więc tak naprawdę nie wiem, czy tam nie jest znikoma ilość tych żywych kultur bakterii, a w dobie tego, co jemy, jest to naprawdę niezbędne. No, więc warto na to zwrócić uwagę. Okej.
sekund. Tutaj mamy 20 minut. O, wszystko nam się tam pięknie robi. I będzie obiad, będzie deser, będzie surówka, będzie napój. Także ciasto przełożyć na opuszony mąką blat. Święta racja, trzeba robić swoje jogurty, muszę zrobić. Oj, tak Pani Marto, to jest tak, że ja chyba na Instagramie tą relację zapisałam i jeśli macie gdzieś dostęp do żywych kultur bakterii, to ja kupuję, ja po prostu kupuję takie żywe kultury bakterii. Nie wiem, czy mam teraz akurat, o, tak. To są takie zakwaski. Takie bądź inne, tak? I z takiej jednej fiolki, tu jest, ona kosztuje około 10 zł i z tego potrafi wyjść 3 litry jogurtu, tak? Także robimy litr, później zostawiamy na końcu troszeczkę na dnie, zaszczepiamy ponownie w ten sam sposób, jak robiliśmy pierwszy jogurt i zamiast w przepisie, jeśli jest na przykład mleko w proszku, jogurt naturalny, to zamiast tego po prostu dorzucamy te żywe kultury bakterii. Żywe kultury bakterii są różne w zależności od tego, czego oczekujemy od naszego probiotyku. Ciasto przełożyć na opuszczony mąką blat. Hej, zobaczcie, mamy ciasto, pach. I pamiętajcie, że możecie sobie wyciągać ciasto przekręcając nożami, tak? W ten sposób. I zostało bardzo mało. Jeśli chcecie wyciągnąć w sześciuteńko, to tak, zakrywamy pokrywę, przechodzimy domkiem do trybu turbo i funkcja turbo służy do siekania malutkich produktów, czosnek, zioła, kruszenie lodu. Mamy również wyciąganie ciasta spod noży. Zobaczcie, ustawiamy. Ten tryb jest dwusekundowy, ale można go ustawić ponownie. I to jest również świetna opcja, gdy chcemy sprawdzić, czy nasze naczynie jest suche. Ponieważ czasami, jak robimy sobie chcemy ubić pianę z białek, to musimy wszystko rozkręcać. Wystarczy, że wrzucimy to na funkcję turbo, wyrzuci nam wszystkie kropelki wody, wystarczy przesuszyć i jesteśmy na 100% pewni, że nasze naczynie jest suche. I zobaczcie, jeszcze nam wszystko spod noży powyrzucało. Więc ta funkcja jest naprawdę ekstra. Dobra. A my jedziemy sobie dalej. Podzielić na dwie równe części. Każdą część rozwałkować na kształt koła. Już nie pamiętam, za dużo przepisów robię, żeby spamiętać je wszystkie, słuchajcie. Więc muszę tak sobie zerkać. Podzielić na dwie równe części. Każdą część rozwałkować na kształt koła około 30 cm. Dobra. Ciasto jest świetne. Dobra. Mój sprytny wałeczek. Myślę, że sobie poradzi. Ktoś z Was robił ogólnie już jogurty, twarogi, sery? Robiliście? Fermentacji. Ricotta, która swojego czasu była mega jakoś niedostępna. W ogóle jej teraz nie ma, zresztą w Lidlu, w Biedronce chyba, nie wiem, może się pojawiła. Nie sprawdzałam, bo już robię teraz cały czas swoją. Właśnie również takie te smakowe, Beatko. Przesadziłam troszeczkę.
Mam 40. Trudno. Podzielić, czyli rozwałkować na kształt koła. Rozgrzać piekarnik, to już zrobiłam. Blachę wyłożyć papierem do pieczenia. Pierwszą rozwałkowaną część ciasta ułożyć na przygotowanej wcześniej blasze. Naturalne, ok. Troszeczkę muszę ją tu odciąć. Żeby powstał, możecie sobie zrobić właśnie taki ładny kształt tego koła. Przygotowanej wcześniej blasze i tutaj mamy już wszystko narysowane. Na środku ciasta nałożyć około 1/3 farszu, tworząc kopczyk, czyli tak na środek. Dobrze. Delikatnie spłaszczyć wzdłuż brzegu ciasta, ułożyć z pozostałego farszu obręcz, szerokość 4-5 cm, zachowując 2-3 cm odstępy od farszu na środku. Mamy tu wszystko. Kasiu, już nie mogę się doczekać mojego Thermomixa. Mam nadzieję, że szybko zleci i szybko do Ciebie przyjdzie. Mama dzisiaj robiła ciasto czekoladowe. Jedziemy na działkę próbować. Ekstra. Ciasto czekoladowe jest przepyszne. Nie wiem ogólnie, które mama robiła. A, dobra. Nie, coś, moment. Sorki, coś mi się tu przestawiło. Lepiej teraz? O, dzięki. Przesunął mi się ekran i nie zwróciłam uwagi. Więc mam nadzieję, że już będzie widać. Jeszcze troszeczkę przestawię Thermomix do tyłu. O. Dobra. Tak, dobra, dzięki za informację. Dobrze, mamy tak obręcz ułożyć. Kochani, jeszcze raz Was bardzo, bardzo proszę o udostępnienia. Kto jest? Tutaj widzę ikonki, kto się pojawia. Będę wdzięczna za udostępnienie. Dobra. Ciach, ciach, ciach. I mamy cały farsz zużyty. O, zobaczcie. Tak to wstępnie wygląda. O, tu mam jeszcze troszkę. Dalej. Tak przygotowany spód przykryć drugą rozwałkowaną częścią ciasta.
którą ja muszę rozblokować. Ten wałeczek to jest fenomen, taki mały, a sprytny. O, piekarnik się już nagrzał w międzyczasie. Mniej więcej tak. I przykrywamy górę drugą warstwą. Ładnie łączymy to. Tak, żeby końcówki nakładały się na siebie. Miseczką lub dłońmi docisnąć ciasto wokół środka z farszem, tak aby oddzielić je od obręczy z farszu. Następnie docisnąć brzegi widelcem. Gdzieś miałam miseczkę. Nie będzie za duża. Co to za przepis? To jest pizza słońce. Troszkę za dużo. Może kubeczkiem sobie zrobię. O, tak będzie najlepiej. Tu stoi. I teraz tak, mamy widelcem. Podociskać końcówki wokół całej pizzy. Czekajcie, muszę napuścić troszkę. Po prostu łączymy końcówki. O. W ten sposób. Możemy sobie troszkę przesunąć, pomóc. Brzeg z farszem nakrajać długim, ostrym nożem w paski o szerokości 2-3 cm. Czekajcie, muszę wziąć nóż.
roimy. 2-3 centymetry, tak. 2-3 centymetry. To mniej więcej tak. Dookoła. Widać wszystko, widać. Taka w ogóle pizza na jakieś urodziny, słuchajcie, dziecka, czy na jakieś takie imprezy, gdzie każdy może sobie oderwać kawałeczek z takiego słońca, to naprawdę też mega sprawa. Teraz tak, każdy pasek z ciasta obrócić o 90 stopni tak, aby widoczny był farsz, tworząc w ten sposób promienie. Czyli, czekajcie, bo tu się zmieniało. Obracamy. O, w ten sposób. Po prostu wstawiamy. Możemy sobie podociskać, ładnie poukładać, tak jak tylko chcemy. To się nam jeszcze pięknie rozejdzie. Także tak, to kochani, jeszcze raz dziękuję wszystkim za udostępnienia. Jak udostępniliście, dajcie znać, proszę tutaj napiszcie mi, że udostępnione. Będę bardzo wdzięczna, będę wiedziała, że poszło dalej w świat. Wygląda to tak. Widzicie? Tak mniej więcej. Każdy może sobie zerwać po kawałeczku, oderwać, jak już będzie gotowe. Następnie mamy jeszcze posmarować roztrzepanym jajkiem za pomocą pędzelka. Dzięki Pani Marto. To naprawdę nie jest nic trudnego, ta pizza, a efekt fenomenalny. Smarujemy jajeczkiem dla lepszego efektu. Możemy tutaj wszystkie promienie posmarować. Ciach. Mniej więcej, o, się nam ładnie porozkłada. Pieczona będzie mega super wygląda już teraz, naprawdę, dokładnie. Obiecałam, że zawiozę dzisiaj dla mojego chrześniaka, więc on już tam dzisiaj, wczoraj powiedziałam, że będę robiła tą pizzę, to już pytał, czy przywiozę. Dobrze, teraz tak, piec 30-40 minut, 180 stopni lub do uzyskania złoto-brązowego koloru. Ok, kochani, do piekarnika idzie. Mamy to.
niech się nam tam już piecze, a my w międzyczasie ogarniemy sobie lemoniadę i skończył się robić deser i jeszcze zrobimy sobie surówkę. Ciekawa jestem, robiliście tą surówkę z Novaliek z sosem jogurtowym? Fred dał nam znać, że koniec pracy. O, podnosimy. Poczekamy chwilkę, żeby przestygło. Odstawię tu na bok. Niech ładnie stygnie. Mi się chce niesamowicie pić, więc najpierw zrobimy sobie lemoniadę. Że przywiozłam dużo arbuza po trasie z mojego urlopu i jest przepyszny, kochani, to wykorzystam go do lemoniady. Różne lemoniady i cytrynowe, i pomarańczowe, i truskawkowe, ale nie wiem, czy pojawiła się u Was ta arbuzowa, powiedzcie. Nikt nie robił arbuzowej? Dobrze, jedziemy sobie w do lemoniady z arbuza. 600 g miąższu arbuza bez pestek pokrojonego na kawałki. U mnie tam troszkę pestek będzie, troszkę powybierałam, reszta może być, nie przeszkadza mi to jakoś tam zbytnio. I mam 590. Jedną cytrynę ekologiczną ze skórką przekrojoną na pół. Nie mam ekologicznej akurat, nie dostałam, więc daję bez skórki. Ponieważ za dużo wosku wrzucają na te skóry cytrusów i po prostu nie ma sensu, bym to piła. Będzie bez skórki. I również będzie super. Usunę pestki, ponieważ ta lemoniada trochę postoi, żeby nie było goryczki. Okay. Cieszę się, że pizza Wam się podoba. Ja bym się chętnie z Wami podzieliła tą pizzą. Ona naprawdę wychodzi taka syta, wiecie, ten farsz w środku, tak naprawdę jakby dwie pizze powstały. Dobra, mamy to. Okej. Okay. 30-50 gram syropu z agawy lub miodu płynnego. Przywiozłam sobie miód. Czekajcie, on był z Czarnogóry. O, nie mogę odkręcić. O, jest tak specyficzny. Ciekawa jestem, pan nie za bardzo rozmawiał po angielsku, więc w sumie nie wiem dokładnie, z czego jest ten miód. Ale jest pyszny, więc co tam.
Niedługo szykuję większą imprezę i ta pizza chyba jest obowiązkowa na liście. Super! Super, bardzo się cieszę, że Ci się spodobała. Ekstra. Na pewno zaskoczysz nią gości, to Ci gwarantuję. Założyć pokrywę i miarkę. Gdzie moja miareczka? I przekręć pokrętło 3 razy. Dodać 20 kostek lodu. Zobaczcie, tak to już wygląda. Dodajemy kostki lodu. Wodę mineralną, niegazowaną. Kurde, dużo bardzo tej lemoniady powstało. Założyć pokrywę i miarkę i ustawić na obroty 3. Włożyć koszyczek i tu mamy tak, włożyć koszyczek, przytrzymując, zobaczcie, na rysunku jest opisane, przytrzymując go kopysko, przecedzić lemoniadę do dzbanka. Ja nie potrzebuję jej przecedzić, ponieważ mi nie przeszkadzają żadne tam, żaden miąższ, ale jeśli komuś to przeszkadza, to jak najbardziej przelewacie sobie przez koszyczek. Zobaczcie. Na imprezkę taka lemoniada naprawdę myślę, że mega. Surówkę do naszej pizzy. Surówka.
To nie surówka, tylko sałatka z nowalijek w jogurtowym sosie. Ktoś robił? Ktoś robił taką? Albo powiedzcie mi proszę, jaka jest Wasza ulubiona surówka, surówka, sałatka z Thermomixa. Jestem ciekawa, bo ostatnio robiłam coś mało, wyjątkowo mało surówek i wracam do tego, ponieważ jest naprawdę tyle tych warzyw, że trzeba wykorzystać na maksa. Tak, mamy rozpocznij gotowanie. Na pokrywie naczynia miksującego postawić miskę, odważyć słonecznik łuskany, odważony słonecznik uprażyć na suchej patelni. Ja to już zrobiłam, mam uprażonego dużo słonecznika wcześniej, ponieważ lubię sobie go w ogóle tak pojeść. 200 g rzodkiewek przekrojonych na pół mamy. Rzodkiewek przekrojonych na pół. Dzień dobry, dzień dobry. Cieszę się, że jeszcze witają tutaj nowe osoby. Ok, dalej mamy założyć miarkę na pokrywę naczynia. Kolesław z czerwonej kapusty brokułowo-kalafiorowa. Wiesz, że nie robiłam kolesława z czerwonej kapusty? Serio, jakoś umknęła mi chyba. Co dziś robię? Dziś pizza słońce, która już jest w piekarniku. Mamy pudding angielski z sosem, z marakują, z sosem waniliowym. Sałatka z nowalijek w jogurtowym sosie i lemoniada z arbuza. Takie cuda powstały nam tutaj dzisiaj. Przełożyć do innego naczynia. Przykładamy. Zobaczcie, posiekało. Chwila, moment, tak? Także tutaj nie bawimy się w żadne szatkowania i tak dalej. Wszystko jest odpowiednio ustawione, żeby również nie posiekać tego na za małe kawałki, albo zawsze możemy to skrócić bądź wydłużyć, jeśli nam nie odpowiada. Jest lepsza niż tradycyjny kolesław. O, widzisz, ekstra, spróbuję na pewno. Dzięki, dzięki Beatko. Sałatka z rukolą i pieczarkami robiłam już niejednokrotnie. Świetna jest. Mamy tak, dalej. 250 g ogórka pokrojonego na 2,5 cm kawałki. Dobra, tak mniej więcej. Zielony ogórek. Trzeba wykorzystać również teraz czas na ogórki. Dobrze, mamy to. Założyć pokrywę i miarkę. Hop, ustawiamy. 2 sekundy. Sprawdzę stopień rozdrobnienia. W zależności jakie pokroimy, tak nam... Ok. Mamy tak, myślę, że wystarczająco. Dalej. Dodać rozdrobnioną rzodkiewkę. Hop. 130-150 gram sera feta pokrojonego na kawałki. Ten ser feta bardzo lubię. Z Lidla sałatkowy. On jest tutaj grecki, ma bardzo dobry skład i jest naprawdę smaczny. Dobra.
tak mniej więcej. Hop. Ciach. Tu 80, jeszcze troszeczkę. Polecam Wam również sałatkę brokułową z jajkiem taką, z sosem czosnkowym. Na jakąś imprezkę też po prostu mega, naprawdę mega polecam. Dobra, mamy to. Też jest pyszna, trudno wybrać ulubioną. Dokładnie, też tak sądzę. Jedną, dwie łyżki jogurtu greckiego gęstego. Łyżki. Zwracajcie uwagę, czy jest opisane łyżki, czy łyżeczki. Ma to znaczenie oczywiście. Zwłaszcza przy soli. Łyżki. Mamy. Dodamy. Dalej. Jedną łyżeczkę pieprzu czarnego. I tu już oczywiście wedle gustu, kochani. Już można sobie dosalać, pieprzyć i mamy ustawić na obroty 2, mieszanie 10 sekund, noże obracają się ponownie w drugą stronę. Dalej. Przełożyć do miski. Posypać uprażonym wcześniej słonecznikiem. O, i zobaczcie, mamy taką sałateczkę, chwila, moment dosłownie. Bo tutaj nic nie musiałam robić poza tym, że pokroiłam fetę. No i takie dwie miseczki powstaną z tego. Nie będę tu wrzucać, pchać wszystkiego na siłę. Dobra. I mamy. Gdzie jest ten słonecznik? O. Spróbuję. Pycha. Dla mnie jeszcze troszkę soli, a ogólnie dużo solę. Więc jeszcze troszeczkę soli. Rzucę. Tylko trzeba uważać, bo ta feta jest po prostu mniej słona. Zauważyłam. O i zobaczcie. Mamy taką sałatkę z nowalijek w jogurtowym sosie. Hop. Dobrze. Ok, teraz pizza nam się robi, a my wracamy do naszego deseru. Zasłoniłam tu Thermomix. Muszę się troszeczkę napić tego lemoniady, kochani, póki jest taka zimniutka. I tu jest dużo, dużo tego miąższu. Więc jeśli sobie, jak sobie przecedzicie przez koszyczek, ten cały miąższ zostanie w koszyczku i będziecie mieli czyściutki napój. Ok. Wracamy do naszych deserków. Ostatnio gotowane i
mamy tutaj angielski pudding, robimy znów tak i pokazuje nam się w miejscu, w którym zakończyliśmy przepis. Zdjąć przystawkę Varoma, odstawić, opróżnić naczynie miksujące, założyć motylek. To zaraz zrobię, muszę tylko przemyć motylek. Super sałatka, spróbuję. Bardzo się cieszę, że się podoba. Naprawdę warto, warto teraz, jak mamy sezon na te warzywa, można sobie jeszcze coś dodać tak naprawdę, jak chcemy. Więc okej. Okay. Motylek. Teraz mamy wlać mleko. 200. Następnie jedną łyżeczkę cukru waniliowego. Cukru waniliowego. Dobra. Dalej założyć miarkę na pokrywę naczynia miksującego. Czekajcie, muszę ją przebić troszeczkę. Ogromniasta robi się ta pizza. Znowu. Dobra. Dalej ustawiamy na obroty. Trzymamy gotowanie w 98 stopniach. A ja już przekładam. Tutaj mamy podgląd, kochani. Możemy zobaczyć dalsze etapy każdego przepisu. Następnie będzie cukier. Możemy sobie po prostu przygotować kolejne składniki, nie musimy czekać, aż przepis się zakończy. Nie zakładać miarki, będzie jeszcze 5 minut. W tym czasie dodawać stopniowo 2 żółtka, następnie stopniowo dodawać 2 łyżeczki skrobi ziemniaczanej lub kukurydzianej. Zdjąć motylek. Sos waniliowy przelać do sosierki, zdjąć folię z foremek, przełożyć puddingi na talerzyki, odwracając je do góry dnem. Dobra. Góry dnem, polać piurę z mango i marakui pozostałym na dnie foremki. O, okay. Widzicie, tak to mniej więcej wygląda. Zobaczcie, takie babeczki powstały z sosem z marakui i u mnie akurat z brzoskwini. Na koniec polejemy je jeszcze sosem waniliowym. Jeszcze za ciepła. Mm-hmm.
Te ziarenka robią robotę wizualną, fajnie to wygląda. No. Pecha. Ekstra. Dobrze, robimy to. Dalej. Dobrze, mamy tak. Mamy 40-50 gram cukru. Ja dodam trochę waniliowego jeszcze. I zwykłego. Dobrze. Nie zakładać miarki, tak jak tam było opisane, ściągamy miarkę, ustawiamy na obroty 3,5, w tym czasie stopniowo dodawać dwa, czekajcie, coś tu pominęłam, chyba było, jest motylek, dobra, myślałam, że wyciągnęłam motylek. Jeszcze tak, mamy dwa żółtka chyba tutaj. Dwa żółtka. Witam słonecznie w ten pochmurny dzionek. Witam Ola. U nas jeszcze jest słoneczko akurat. Dodawać stopniowo dwa żółtka. Następnie dwie łyżeczki skrobi ziemniaczanej. Zobaczymy, co to nam wyjdzie za cudo. Dodajemy dwie łyżeczki stopniowo, czyli po malutku. To jeszcze jedną wyciągnę. Zazdroszczę, u nas w górach szaro i ponuro. O nie, w górach nie może być szaro i ponuro. Wiecie, że ja kocham góry. Jeszcze wracając z urlopu zatrzymałam się oczywiście na chwilkę w górach. Musiałam. Chciałam, może tak, nie musiałam. Mamy.
Mamy bobeczki. Już nie będę wszystkich wyciągała. Tak chciałam Wam po prostu pokazać, jak to wygląda. Za chwilę kończy się piec pizza. I będzie wszystko gotowe. Także. Mamy jeszcze minutkę. Czy jeszcze troszkę skrobi? Nie dam. Ja lubię taki gęstszy. On i tak zgęstnieje jeszcze jak ostygnie, ale mimo wszystko. Zobaczcie, powstają właśnie takie babeczki na parze. Można sobie ich naprawdę dużo zrobić. Ja często robię te muffinki. I pamiętajmy, że jak jesteśmy gdzieś poza domem, czy piekarnika nie mamy, to Varoma świetnie nam go zamieni. Naprawdę. Super sprawa. Czekajcie. Ale czad. Pyszny jest. Rewelacyjny. Zobaczcie. Poleję od razu na... Chociaż może nie, ale muszę Wam jakoś pokazać ten sosik. Poleję chociaż na jedną. Zobaczcie, jaki gęściutki. O. Sos jest pyszny, naprawdę jest rewelacyjny. Świetne połączenie smaków, ponieważ tutaj mamy kwaskową marakuję i słodziutki sos waniliowy. Więc na pewno to zrobi robotę. Możemy sobie to pięknie pomieszać, udekorować. Ekstra. Także, kochani, mamy tak. Mamy ten sosik, który... Gdzieś tu miałam kopystkę, tu nie uciekła. Jeszcze go tu przeleję, pokażę Wam. To jest taki typowy angielski pudding, słuchajcie, naprawdę, mega. Ja kiedyś, jak mieszkałam w Irlandii, to tam właśnie sprzedają takie te puddingi ze świeżą wanilią właśnie, więc mega są, naprawdę są smaczne. Zresztą w każdym kraju mają swoje jakieś pyszne potrawy. Dobra, mamy to. Ok, kochani, mamy sosik
waniliowy, którym możemy polać nasze babeczki. I wyciągam pizzę. Pizzę można sobie bardziej spiec oczywiście, bądź myślę, że jeszcze troszeczkę ją mogę podpiec. Zobaczcie, już jest brązowiutka. Tak ogólnie wygląda nasza pizza. Nie pokażę Wam tak mocno. O, po upieczeniu z już upieczonym farszem. Jeszcze raz Wam pokażę z bliska. Zobaczcie. Myślę, że naprawdę zrobi wielkie wow taka pizza na każdej imprezie. Okej, kochani, to w sumie wszystko na dziś. Ja ruszam już na prezentację za chwilkę. Będę gotowała w kolejnym domu. Nie wiem, dajcie znać, kochani, jak wam się podobał dzisiejszy live, jak wam się podobała pizza. Mamy pizzę słońce, mamy sałatkę z nowalijek w sosie jogurtowym, mamy angielski pudding z varomy z sosem waniliowym. Sos waniliowy jest tutaj, jest rewelacyjny. Babeczek jest więcej w waromie. Mamy tutaj sos z marakui i ogólnie z mango, a u mnie z brzoskwinią i lemoniada arbuzowa, którą oczywiście możecie sobie przecedzić przez koszyczek i nie będzie miąższu. Ja Wam bardzo, kochani, dziękuję. Wspaniałe, wakacyjne, lekkie potrawy. Bardzo Wam dziękuję. Widzimy się za tydzień. Dam Wam znać, którego dnia. Mega, jak tu nie gotować, jak tak inspirujesz. Dzięki, Aga. Dzięki, będzie tego więcej, będzie dużo różnych tipów, podpowiedzi. Jak macie ochotę spotkać się ze mną na prezentacji, zostawiam Wam w opisie moje namiary. Jestem na Instagramie, na Facebooku, na YouTubie. Jestem przedstawicielem na całą Polskę, więc zapraszam Was serdecznie do kontaktu. I dziękuję Wam bardzo za dziś. Do zobaczenia. Pozdrawiam. Pa, pa.